unamiętnili zbrodnię lubińską. Sam wspomnienia. Zabrzmiał pierwszy dzwonek. Nareszcie zacznie być na wyrok szkolny. 1 września, Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie i zapraszam na czwartkowe wydarzenia. Lubin uczcił pamięć ofiar zbrodni lubińskiej. 31 sierpnia 1982 roku oddziały ZOMO brutalnie spacyfikowały pokojową manifestację na ulicach Lubina. Od kul milicjantów zginęli 3 mieszkańcy miasta, kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uroczystościach z okazji 34. rocznicy tych wydarzeń wzięły udział rodziny zamordowanych, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy miasta. Przed głównymi uroczystościami na cmentarzu komunalnym starosta lubiński Adam Myrda złożył kwiaty na grobach osób zamordowanych w 1982 roku. Następnie mieszkańcy wzięli udział we mszy w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji zamordowanych. Po nabożeństwie wszyscy przeszli pod pomnik Solidarności. Honorem jest, abyśmy tu co rok spotykali się i pamiętali w tym miejscu o tej tragedii. Po raz pierwszy mieszkańcy Lubina wysłuchali eseju pod tytułem Sierpień Wolności. Napisał go lubinianin Andrzej Jaworski. Zinterpretował z kolei znany aktor Andrzej Seweryn. Komunistyczny reżim ludowy ciął sierpem. Młot bił marsz pokojowy. O wyjątkową oprawę zadbali także lubińscy kibice. Wspólnie ze strażakami odpalili raca, a wolontariusze rozwinęli transparent z napisem Zbrodnia lubińska. W marszu protestu kolan nie zgięł. Rodziny ofiar oraz m.in. przedstawiciele władz samorządowych, działacze Solidarności pod pomnikiem pamięci ofiar Lubina złożyli wieńce i kwiaty. Symboliczne czerwone róże, jak co roku, składali również mieszkańcy Lubina. To, co człowiek przeżył w tamtym czasie, to naprawdę było tragedia, aczkolwiek idąc na tę manifestację nie spodziewałem się, że akurat nie padną zabici, będą ranni. Nie spodziewałem się tego, że Polak do Polaka może strzelać. Pamiętam te czasy, chociaż byłem małym chłopcem, to jednak utrwały w mojej pamięci bardzo mocno. Jako jeszcze mały chłopiec biegaliśmy po ulicy razem z tymi demonstrantami. Bardziej nie widzieliśmy, o co chodzi, ale widzieliśmy, co się działo, te spalone samochody, ludzie, którzy uciekali, byli ganiani przez ówczesną milicję. To było strasznie. Ja miałam tutaj sklep. Ludzie uciekali, schowali się do mnie, do sklepu. Ja zamknąłam drzwi, zasłoniłam na zaplecze, tu strzelali po drzwiach. Dość groźnie to wyglądało. Właśnie od tego kościółka. Tam skończyła się msza i po mszy zaczęło się rozpędzanie. Po prostu takie groźne, nieprzyjemne, bo to matki z dziećmi, z łuskami i tak dalej. Mimo upływu lat, do dziś wielu uczestników najtragiczniejszych wydarzeń w historii Lubina przeżywa zbrodnię lubińską. Ja co roku przychodzę i na mszę święto. Sam wspomnienia. Przykre wspomnienia. No na pewno, ale to wszystko dla wolności. W tej chwili jest wolność w Polsce, że mogę uczestniczyć, że mogę śpiewać, że mogę z ludźmi rozmawiać na ten temat i ja po prostu jestem w takich dniach radosna. Tegoroczne uroczystości zakończył przygotowany w ramach obchodów Festiwal Muzyki z Oblężonego Miasta. Anita Lipnicka i John Porter wystąpili na tegorocznym festiwalu Muzyka z Oblężonego Miasta. Na dziedziniec Wzgórza Zamkowego przyszło wielu Lubinian, którzy w ten sposób uczcili 34. rocznicę zbrodni lubińskiej. Najpierw na scenie pojawił się John Porter, potem wystąpiła Anita Lipnicka. Na koniec para artystów wystąpiła razem w jednym z ostatnich wspólnych koncertów. To kolejna edycja festiwalu w ramach obchodów zbrodni lubińskiej. Zawsze twierdziłem, że ci ludzie, którzy ginęli za wolność, oni chcieli tej wolności, tak? No i teraz jak przekonać młodych ludzi do tego, czy jak przypomnieć te wydarzenia, no to uznaliśmy taką formułę muzyczną. Reakcja publiczności dowiodła, że i tym razem organizatorzy zaprosili interesujących artystów. Fajnie zorganizowany koncert, to na pewno, no tylko ludzie tak słabo trochę dopisali, moim zdaniem. No ale czekamy na Lipińską, to jest jakby dzisiaj taka gwiazda wieczoru, można powiedzieć. Trzeba upamiętnić tą rocznicę, wiadomo, myślę, że nie wszyscy tak samo, ale
takie wydarzenia kulturalne, takie jak to, na pewno upamiętniają, wzbogacają. Bardzo mi się podobał koncert. Organizacja jest bardzo na wysokim poziomie. To nie jest mój pierwszy koncert, w którym brałam udział, dlatego z czystym sumieniem mogę polecać kolejne edycje. W przyszłym roku festiwal będzie obchodził swój jubileusz. Organizatorzy mają już pomysł, jak uczcić tę okrągłą rocznicę. Wiecie, ale nie powiecie. Ale na szczegóły póki co jest za wcześnie. Uczcili pamięć o bohaterach II wojny światowej. W Lublinie odbyły się uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz miasta, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy Lublina. Patriotyzmem i wspomnieniami żyło dziś wzgórze zamkowe, gdzie zjawili się weterani, przedstawiciele władz powiatowych i miejskich. Obecność mieszkańców miasta, zwłaszcza młodzieży, szczególnie ucieszyła przedstawicieli władz samorządowych. Przypominanie o tym, co się wydarzyło, chociażby to właśnie 77 lat temu, a szczególnie mówię, to jest potrzebne dla młodzieży. Jak widać po zgromadzonych dzisiaj osobach na uroczystościach pamiętają, to jest bardzo ważne, żeby ten tragiczny dzień 1 września 1939 roku o tym dniu pamiętać, no bo to na świecie jedno z bardziej tragicznych wydarzeń. Wśród obecnych nie zabrakło też harcerzy, którzy interesują się historią swojego kraju. Ja bardzo lubię uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających takie wydarzenia, bo w szkole mówi się różnie o historii, a tutaj mamy żywą historię. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu złożono kwiaty pod tablicami pamięci na wzgórzu zamkowym. Nadszedł czas powrotu do szkoły. Odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele rozpoczęli nowy rok szkolny. Dokładnie po 67 dniach wolnych uśmiechnięci i wypoczęci wrócili do szkolnych ławek. Najpierw były powitania z koleżankami i kolegami po wakacyjnej przerwie, chwila wspomnień, a potem już oficjalnie. Tak uczniowie Lubińskiego Zespołu Szkół Sportowych rozpoczęli rok szkolny. Nareszcie zacznie być nowy rok szkolny i będziemy mogli dużo się uczyć znowu. Ale szkoda, że nie ma znowu wakacji takie krótkie. No, tak trochę. A cieszę się, że... Tak, bardzo. Nie za bardzo. Jestem zadowolona, oczywiście. A dlaczego cię? Bo moje dziecko kocha siatkówkę, kocha to, co robi i dostało się do wymarzonej szkoły, do wymarzonego gimnazjum. Rok szkolny 2016-2017 będzie wyjątkowy. Oświatę czeka wiele zmian, które dotyczyć będą uczniów podstawówek, gimnazjów i liceów. Jesteśmy zespołem szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. W związku z tym liczna rzesza uczniów przybyła dzisiaj na rozpoczęcie roku szkolnego, a mianowicie 844. Nowy rok szkolny w Lubinie rozpoczęło blisko 10 tysięcy uczniów. Oglądają Państwo czwartkowe wydarzenia, a w nich zobaczymy jeszcze... Rada Powiatu nie złamała prawa. Wojewoda dokonał błędnej oceny uchwały. Tabor PKS-u pod Młotek. Będzie można licytować 3 autobusy. Rada Powiatu Głogowskiego nie złamała prawa, podejmując w marcu uchwałę w sprawie trybu i wskazania zasad zbywania udziału w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W tym samym uchwalił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego, który zanegował wymienioną uchwałę. Mimo korzystnego dla powiatu wyroku, zarząd ma też inną propozycję dotyczącą zbycia udziału w szpitalnej spółki. Czy z niej skorzysta? Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Rada Powiatu Głogowskiego postąpiła słusznie, podejmując w marcu uchwałę, która otwierała drogę zainteresowanym podmiotom do otwartych negocjacji w sprawie nabycia udziałów Głogowskiego Szpitala Powiatowego. To odpowiedź na decyzję wojewody, który zakwestionował wymienioną uchwałę Rady. Sąd Administracyjny nie podzielił też stanowiska wojewody w kwestii braku kompetencji Rady Powiatu do zbycia tych udziałów. W ocenie sądu wojewoda dokonał błędnej oceny uchwały, uznając, że ona jest niezgodna z prawem. Kiedy wojewoda zakwestionował marcową uchwałę Rady Powiatu Głogowskiego, w maju zarząd powiatu przygotował kolejną propozycję. Dotyczyła ona sprzedaży 40% udziałów na rzecz gminy miejskiej Głogów. Propozycję tę w formie projektu uchwały wysłano do wojewody do zaopiniowania. Dostaliśmy w lipcu odpowiedź, że do kształtu tej uchwały wojewoda praktycznie nie ma większych zastrzeżeń. W tym czasie weszła w życie ustawa zdrowotna. Jak to określa w skrócie starosta Głogowski, która wprowadza znaczne zmiany. Obecnie samorządy mogą zbyć tylko do 49% udziału w swoich szpitalach. Dlatego, jak wyjaśnia starosta, podjęta w marcu uchwała o dopuszczeniu różnych podmiotów zainteresowanych nabyciem udziału w szpitalu nie jest nawet konieczna.
Jak wyjaśnia w ten sposób, tu cytat, ustawodawca chyba zablokował w całym kraju inwestowanie prywatnych podmiotów w szpitale powiatowe. Teraz kolejny krok. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy do wojewody dolnośląskiego. Starosta Głogowski ma nadzieję, że wojewoda przyjmie tę decyzję. Ale ma prawo oczywiście po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia złożyć skargę kasacyjną. To oczywiście nam wydłuży procedowanie nad zbyciem udziału. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jeśli wojewoda nie wniesie skargi kasacyjnej, obowiązywać będzie marcowa uchwała Rady Powiatu o szerszym trybie zbycia udziału w szpitalu, czyli dopuszczeniu do negocjacji zainteresowanych podmiotów, co nie znaczy, że Rada nie może zająć się drugą propozycją przygotowaną w maju, którą wojewoda już zaaprobował. Możemy w przeciągu nawet miesiąca zaproponować Radzie podjęcie uchwały o zbyciu 40% udziałów gminie miejskiej Głogów. Tą uchwałę wstępnie zaaprobował już nadzór prawny wojewody. Najpierw jednak zarząd powiatu zrobi rozeznanie, czy są podmioty zainteresowane nabyciem udziału w głogowskiego szpitala. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wojewoda ma 30 dni na złożenie skargi kasacyjnej. Kiedyś był jednym z najważniejszych przewoźników. Dziś przeżywa poważny kryzys finansowy. Legnickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Transpol nie płaci miastu podatku od nieruchomości, dlatego wkrótce straci 3 autokary. Władze Legnicy są bardzo łaskawe wobec komunikacyjnego dłużnika i nie ujawniają, jak długo miejscowy PKS nie płaci należnych podatków. Tajemnicą owiana jest także kwota zadłużenia. Co więcej, magistrat, podając informacje o postępowaniu egzekucyjnym, nie zdradza nawet, o jakiego przewoźnika chodzi. Wobec tej firmy transportowej prowadzone postępowanie egzekucyjne, miasto je prowadzi i w związku z tym odbędzie się licytacja ruchomości, licytacja 3 autobusów należących do tej firmy. Polityka legnickiego PKS od dawna krytykowana jest przez pasażerów, a zwłaszcza od czasu, gdy jego władze podjęły decyzję o przemianie dworca autobusowego w popularny dyskont. Rola dawnego punktu przesiadkowego została zredukowana do minimum. Miasto, którego hasłem reklamowym jest Legnica z nią zawsze po drodze, tłumaczy, że nie miało na to żadnego wpływu. Podobnie zresztą jak na zadłużenie podatkowe przewoźnika. W tym konkretnym przypadku 7 września będzie można licytować 3 autobusy. 2 z tych autobusów to marka Bowa, cena wywołania nieco ponad 15 tysięcy. Trzeci to Autosan Trump i tutaj cena wywoławcza wynosi 22 694 zł. Więcej szczegółów na temat licytacji próbowaliśmy uzyskać w biurze PKS. Na próżno prezes spółki jest nieuchwytny, a pracownicy tłumaczą, że nie są upoważnieni do udzielania jakichkolwiek informacji. Nieoficjalnie wiadomo, że przewoźnik od dawna nie płaci podatku za nieruchomość położoną przy Alei Rzeczypospolitej, gdzie ma zresztą swoją siedzibę. Był plan sprzedaży tego terenu, ale pomimo korzystnej dla PKS zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, plac ten wciąż nie znalazł nowego nabywcy. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogą zasięgnąć informacji w Urzędzie Miasta Legnicy. Wystawione na sprzedaż autobusy można oglądać w bazach PKS w Jaworze oraz w Złotoryi. W tym drugim mieście, podobnie zresztą jak w Legnicy czy Lubinie, rola dworca autobusowego również została zredukowana do niezbędnego minimum. Tutaj także powstały dyskonty niemieckich sieci handlowych. Kierowcy BMW, który spowodował wczoraj kolizję pod Legnicą, mogło wydawać się, że incydent ten zakończy się dla niego jedynie mandatem i punktami karnymi, bowiem badanie na zawartość alkoholu wykazało, że był trzeźwy. Policjanci ustalili jednak, że sprawca nie powinien tego dnia wsiadać za kierownicą. Do zdarzenia doszło w Ziemnicach w gminie Kunice na drodze powiatowej w kierunku Legnicy. Wczoraj po południu 23-letni kierowca BMW podczas wyprzedzania otarł się o nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd Seicento, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci z drogówki, a także z grupy operacyjnej. Po przebadaniu uczestników kolizji okazało się, że wszyscy są trzeźwi. Ale policjantów zastanowiło to, że kierowca BMW jakoś specjalnie nie bronił się przed tym, żeby do tego rowu wjechać. Postanowili zatem zbadać
czy czasem nie jest pod wpływem narkotyków. Test potwierdził w organizmie kierowcy obecność środków odurzających z grupy amfetaminy, traktowanych jako substancje pobudzające. Jest to przez polskie prawo traktowane tak samo jak kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co kierowca może odpowiadać do 2 lat pozbawienia wolności. Zostało mu też zatrzymane prawo jazdy. Policja przestrzega przed jazdą pod wpływem narkotyków i przypomina, że jeśli test potwierdzi obecność środków odurzających w organizmie, wówczas kierowca poddawany jest badaniu krwi, która określa rodzaj zażytego specyfiku. To już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.